Czytałam książkę pod tytułem Pikpot. Najbardziej mi się podobało w tej książce, jak Pikpok powiedział, że jeżeli jest sprawiedliwość na świecie, to rudy rybak zamieni się w cuchnącego rekina lub w coś jeszcze bardziej podlejszego. Potem mi się podobało, jak Nela. Potem mi się podobało, jak kupiła go lodziarka, gruba jak baryła, która miała lodziarnię na rynku. No i ona kazała mu się uśmiechać i położyła przed nim porcję fałszywych lodów zrobionych z kolorowej pianki. No i kazała mu się uśmiechać, mraskać i przewracać oczami. No i Pikpok musiał to robić, bo powiedziała, że jeżeli tego nie będzie robił, to sprzeda go właścicielowi gospody, który z niego zrobi kupiony. Mi się podobało, jak potem Kasia, właścicielka Pikpoka, odebrała go. No i byli druga i szczęśliwie. Fajna, zabawna i śmieszna bardzo. Bohater w książce, którą przeczytałam, jest czarno-biały, ma białą bluzę i czarną kamizelkę, nauszniki. To jest pingwin o imieniu Pikpok. I Pikpok też ma dużo przyjaciół, na przykład kaczkę Kwikwę, Fokę Agatę i Nicponia. Nicpon to jest pewien pingwin, któremu tylko w głowie były żarty. Koniec.